Urodziłam się 6 lipca 1958 roku. Lata dzieciństwa, szkoły podstawowej, średniej, to taki był okres bardzo taki przyjazny i pogodny. Rok 70, kiedy miałam 20 lat, pokazał, że jednak to życie nie jest takie proste. I grudzień 70 roku, gdzie ginęli ludzie, myślę, że odbił się mocnym piętnem na tym, co zadziało się potem w przyszłości. Pamiętam wtedy, jak ulicą Warszawską biegł tłum robotników, bo mieszkaliśmy na 3. piętrze, mieszkałam z rodzicami i na końcu tej ulicy, z tego co jeszcze widziałam, stała taka suka milicyjna i ci uciekający robotnicy rozbujali ją i przewrócili. Za nimi faktycznie tłum milicji, no, był to widok dla, można powiedzieć, takiej dorastającej już osoby bardzo trudny. Na początku tylko z opowiadań i z ulotek, które trafiały do Ewy, poznałam, nie osobiście jeszcze, wtedy Romka Zwiercana, gdzie w sumie walczyliśmy o to, o jego uwolnienie. Wiedziałam, że jest w Solidarności Walczącej i w zasadzie dni już w zasadzie były takie tylko do tego, żeby wypuszczono go z aresztu. Chociaż ten czas się przedłużał, wszyscy na niego czekaliśmy. Jak już wiedzieliśmy po kolejnej rozprawie, że Romka wypuszczą, Ewa Kalisz pojechała po Romana do aresztu i poprosiła mnie i jeszcze jednego kolegę, żebyśmy do nich przyszli. Poznając Romka i to, ile on ma w sobie energii, siły, chęci działania, to się tak od niego udzielało i w zasadzie osoby, które były blisko niego, od razu wchodziły w ten rytm jego pracy. Był taki bardzo zadaniowy, uważał, że wszystko powinno grać jak w szwajcarskim zegarku. I w zasadzie już chyba w 2. tygodniu ukazał się pierwszy numer Bibuły po tak długim czasie, gdzie w zasadzie przez 1,5 roku nic się nie działo. I cyklicznie, co 2 tygodnie potem ukazywała się Bibuła. Redagowaliśmy, drukowaliśmy. Również Romek wygrzebał gdzieś w zasadzie w Gdańsku-Olszynce, wiedział, że jest offset, no to poprosił mnie, żebym ten offset przewiozła, no to razem z Jerzym Kanikułą i właśnie z Romanem przewoziłam ten offset. Oczywiście Romek też wpadł na genialny pomysł, że ja mieszkałam na tak zwanym Meksyku, to Gdynia Chylonia, taka bardzo biedna dzielnica, na 2. piętrze, ale pode mną akurat zwolniło się mieszkanie, wyprowadziło się takie młode małżeństwo, to Romek wpadł na genialny pomysł, to gdzie postawimy ten offset, gdzie zrobimy drukarnię? Oczywiście, Małgosia, pod twoim mieszkaniem. Na samym dole mieszkała taka starsza pani, która w zasadzie troszeczkę była głucha, także nie słyszała tego druku, tego offsetu. Przed Romkiem i Jerzym złożyłam przysięgę Solidarności Walczącej. Był to dla mnie moment bardzo ważny, który gdzieś w sercu mam go do dzisiaj. Są w życiu takie chwile, które dają nam poczucie takiego też bezpieczeństwa, mimo że wiemy, że jest tak niebezpiecznie, że mogą być różne konsekwencje jakiegoś działania, ale jeżeli robimy to w słusznej sprawie, jeżeli to robimy w takiej sprawie wolności, miłości, solidarności, no to myślę, że czujemy po prostu
się bezpiecznie. Ja przy Romku, mimo że wiedziałam, że jest poszukiwany listem kończy, mimo że z nim jeździłam w różne miejsca, gdzie czasami on zostawał w samochodzie, ja szłam, starałam się gdzieś załatwić jedną czy drugą sprawę i wracałam, to zawsze przy nim się czułam bezpiecznie. Wiedziałam, że jak on jest blisko mnie, to po prostu będzie dobrze. Solidarność walcząca była dla mnie czymś, co dzisiaj, jak mamy na sztandarach, to Bóg, honor i ojczyzna, to my mamy to w sercu. Solidarność, ludzie Solidarności Walczącej, dla nich to nie są puste słowa. Bóg, honor i ojczyzna, miłość, solidarność, solidaryzm, to jest coś, co, czym żyjemy i staramy się cały czas w naszych działaniach, mimo że to już tyle lat minęło, gdzieś pokazywać, działać, młodym ludziom przedstawiać, co w życiu jest najważniejsze, że nie tylko majątek, nie tylko władza, ale to, że jesteśmy ludźmi uczciwymi, że jesteśmy ludźmi, którzy kochają ojczyznę, że każdy z nas tą naszą miłość taką, którą mamy do drugiego człowieka, do życzliwość, to, że chcemy się dzielić tym, co mamy z drugim człowiekiem, że to jest piękne i że to takie pomaganie czasami drugiemu człowiekowi, temu, który jest troszeczkę może słabszy albo mniej zaradny, to daje siły do życia, że dzielenie się to po prostu jest coś pięknego. Jak poznałam Kornela Morawieckiego, jak przyjechał do nas do Gdyni, pamiętam, miał takie przymrużone oczy, jak siedział w fotelu i rozmawialiśmy. I ja mówię do Romka, ja mówię, Romku, ja mówię, Kornel śpi? A Romek mówi, nie, mówi, Kornel po prostu słucha nas. Poznając jego, takiego człowieka, legendę, bo już słyszałam o Kornelu wiele dobrych rzeczy i tych, no w zasadzie to, że wstąpiłam do Solidarności Walczącej, to nie tylko te działania, które my tu robiliśmy, ale to, jakiego mamy przywódcę. Jakiego mamy człowieka, który nigdy nie patrzył na siebie, zawsze był taki skromny, tylko pokazywał, że i który mówił, każdy z was mówi, nie, ja wam nie będę wyznaczał, co kto ma robić, tylko to, co czujecie, to, co potraficie, że każde działanie jest ważne. Solidarność Walcząca jest, była i będzie dla mnie, dla moich bliskich, zawsze bliska sercu, dała nam siłę do działania potem już po transformacji, po tym 90 roku.